Kochani, dzisiaj o ampularii. Ampularia, dla tych co nie wiedzą, to są te dwa widoczne w karze ślimaki. Na Allegro występują w kilkunastu odmianach, chyba docelowo jest ich ponad 15 różnych tam maszczeń czy kolorów, chociaż nie wiem, żebym nie wpędzał w błędy. Wiem, że widziałem wersję brązową, wersję fioletową, niebieską. No ale ja u siebie tutaj w tej 112 mam 7 sztuk tych żółtych paskud. Bardzo pożyteczne stworzenie. Nie wiem, czy zjada glony. Nie widziałem, żeby bezpośrednio wpierniczał glony, czy to zielone, czy to te szyby. No, jak idzie po szybie, to coś tam rusza tą gębą, ale co on tam zjada, nie wiem. No ale co zauważyłem, odkąd one się tutaj pojawiły, nie mam w ogóle problemu z wylinkami od krewetek. Rzadko kiedy gdzieś coś usuwam. Dopóki nie miałem tych ślimaków w akwarium, to no, codziennie trzeba było wyciągać po parę wylinek, a z tego co się tak zorientowałem, to one mi się skutecznie tym zajmują, czyszcząc. Czyszcząc akwarium i pozbywając się dodatkowych śmieci. No nie zjadają mnie tylko tych opadłe chityny, ale jakieś obumarłe fragmenty roślinne widziałem wpierniczają. Jak zdechły krewetki, dwie czy trzy sztuki, no to powiem wam, że żały dotąd, dopóki nie wpierdzieliły jej całej. Ale to dobrze, bo ślimak nie samym glonem żyje, mięsa też potrzebuje. Nie rozmnożyły mi się. I mam nadzieję, że mi się nie rozmnożą, bo nie chciałbym tutaj mieć plagi tego ślimaka. Z tego co się zorientowałem, ich rozmnożenie polega na tym, że składają gdzieś duży kokon jaj. I ten duży kokon jaj musiałby być niezauważony, żeby się z niego wylęgły ślimaki. No mam nadzieję, że mi się to tu nie wylęgnie. Jak mi się to wylęgnie, to albo będę to hodował, albo to będę wyrzucał. Nie wiem, oby mi się to nie rozmnożyło. Osobiście ślimaki te polecam, czyli ampularia, kochani, kciuk w górę, pożyteczne stworzenie, warto je mieć w akwariach. Nie znam jaki jest przelicznik, ile ślimaków na jaki litraż. Tu mam 7 sztuk w 112, więcej nie będzie. Dzięki.